Proszę Państwa, wpłynęły jeszcze dodatkowe druki w trybie nagłym i wszystko należy przegłosować w prowadzeniu. Otóż druk numer 1, projekt uchwały Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu. Jest numer sprawy. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto z Państwa jest radny, nie zaprowadzimy do porządku obrad druk numer 1. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Druk numer 2, projekt Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii dla zamierzenia inwestycyjnego ulica Grochowa. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Widzę, to jest nie zapodażone do porządku obrad projektu uchwały numer 2. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przepraszam, kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadzimy do porządku obrad. Tak, uchwała według druku numer 3 projekt Komisji Planowania Przestrzennego. Czyli wraz z poprawkami. Tak, uchwała według druku numer 3. Głos za, głos przeciw. Nie widzę, kto z Państwa radnych za. Przyjdźcie do porządku obrad druku numer 3. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. To jest zarządu w sprawie zadań powierzonych z zakresu remontu drugich chodników. Projekt uchwały do druku numer 4. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Kto z Państwa radnych za prowadzenie do porządku obrad druku numer 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? D16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Do porządku obrad numer 4. Druk numer 5 PS Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie zawarcia umowy najmu komisji tymczasowy. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Kto z Państwa radnych jest za prowadzeniem do porządku obrad druku numer 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Prowadziła do porządku obrad druk numer 5. Czy komisje, radni, grupa radnych, ma jeszcze jakiś projekt uchwały w Komisji Mieszkaniowo-Społecznej? Nie widzę. W związku z tym, proszę Państwa, przystępuję do realizacji porządku obrad. Ja skorzystam z uprawnień przewodniczącego, że mogę zmienić. W związku z tym będę chciał zrobić, żeby planowanie przestrzenne było na samym końcu, żebyśmy też wszystkie sprawy przeszli szybko i studium, żeby było ostatnim punktem. W związku z tym.